dobry Państwu, Robert Mazur, firma Via Lantarnów. Już po raz trzeci w sumie nagrywam dla Państwa relacje z tego gospodarstwa. Znajdujemy się w rodzinnym gospodarstwie rolnym Państwa Sanockich. Dziś na poletkach doświadczalnych soi. Soja jest w tym gospodarstwie nową rośliną, bo praktycznie bawimy się tutaj dopiero od 2 lat. W tym roku zorganizowaliśmy tutaj poletka po to, żeby wyciągnąć te najciekawsze odmiany dla naszych lokalizacji tutaj w najbliższym rejonie. Przyczepiliśmy się trochę do tej ziemi świętej, bo tak naprawdę to trzecie poletka w tym roku w tym gospodarstwie. Mamy tutaj kolekcję rzepaków, kolekcję odmian kukurydzy. A cóż dzisiaj ciekawego na temat soi? Na pewno ciekawostką w tym gospodarstwie i w tej lokalizacji jest to, że została posiana w systemie bezorkowym. Widać dużo resztek pożniwnych po kukurydzy. Soja została posiana silnikiem z GPS-em i jako coś ciekawego, coś nowego, silnikiem punktowym. Po prostu sekcje zostały zsunięte do szerokości 37,5 cm. Dzięki temu dociskowi, który jest znacznie większy przy tym silniku i suchym roku, no, efekt jest bardzo dobry, bo wschody były bardzo dobre, blisko 100%, a przede wszystkim wyrównane. Mamy w tej lokalizacji posiane 9 odmian. Jest tutaj Adelfia, Ambella, Abaca, Abelina, Aurelina, Amiata, RGT Spinax, Achillea oraz Sussex. W tym momencie na tej lokalizacji jesteśmy już niestety po zabiegu poprawkowym opartym o produkt Corum. Widać tutaj już ładnie efekty działania preparatu. Niektórzy twierdzą, że Corum nie działa. Otóż, moi drodzy, działa, tylko trzeba wiedzieć, jak się bawić z olejem, ale o szczegóły już zapraszam do mnie i do moich kolegów. Spotkamy się być może 4 oczy, porozmawiamy o szczegółach na gospodarstwie. Co więcej, w przyszłym tygodniu zastosujemy prawdopodobnie tutaj ostatni zabieg, czyli odżywianie dolistne. Będzie oparte o Fortis Bormolibden oraz Fortis Duotop, czyli cynk z manganem. Cóż więcej, można zobaczyć, co w ziemi piszczy. Co w trawie piszczy, wyrwiemy jakąś roślinkę, no i już widać efekty. O to nam chodziło, jest dość wcześnie, a tutaj już mamy piękne bakterie brodawkowe. Gdybyśmy chcieli rozsiąść, tak, różowy, ładny kolor w środku, czyli bakterie już pracują i już to działa tak, jak powinna. O to nam właśnie w uprawie soi chodzi. Rozetnę jeszcze jedną z ciekawości, również czerwony kolor. Ładnie się to zapowiada, prawdopodobnie ziemia święta po raz kolejny nie zawiedzie. Ale proszę śledzić nasz kanał, okaże się pewnie to już niebawem. Pozdrawiam i do zobaczenia. Witajcie. Jak zauważyliście pewno po okolicy, w zeszłym roku na tym polu były doświadczenia odmianowe pszenicy ozimej w gospodarstwie pana Krzysztofa Wróbla w Bestwince na Śląsku w powiecie bielskim. Dzisiaj jako wzmianka, bo za chwilę przelecimy na doświadczenia pszenicy, ale chciałem Wam pokazać, jak wygląda kukurydza w tej okolicy. To jest odmiana MAS 220V. Aktualnie ma gdzieś około 11-12 liści. Termin siewu był 28 kwietnia. Dzisiaj mamy 15 czerwca. Jesteśmy już jakiś czas po zabiegu herbicydowym, w skład którego weszły takie substancje jak nikosulfuron, sulkotrion, terbutylazyna, dikamba, tritosulfuron. A na samym początku w celu skondycjonowania wody podaliśmy preparat Adivare PH. Lecimy na następne doświadczenia. Wylądowaliśmy na doświadczeniach odmianowych pszenicy ozimej. Jesteśmy dalej w Bestwince i dalej w gospodarstwie Krzysztofa Wróbla na Śląsku w powiecie bielskim. Szanowni Państwo, jesteśmy dzień przed zabiegiem T3. Pszenica wygląda bardzo dobrze, w dobrej zdrowotności. Do zabiegu T3 postanowiliśmy podać preparaty oparte o metkonazol i tebukonazol. Dodatkowo pod kątem pszycy pójdzie tutaj Decismega. Adiuvare PH w celu skondycjonowania wody, wiadomo, na samym początku, ale na końcu do opryskiwacza trafi Adiuvare Stick, który spowoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy. W celu
lepszego pokrycia każdego zakamarka albo prawie każdego zakamarka kłosa. Szanowni Państwo, za mną widać kępki miotły zbożowej, które nie podlegają pod próg szkodliwości, natomiast jakby nie było i mnie jako doradcę i gospodarza trochę kują w serce. Natomiast to jest wybryk natury w postaci kiepskich warunków pogodowych, jakie miały miejsce od jesieni. Takie rzeczy się zdarzają. Nie ma się czym martwić, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie podchodzi to pod próg szkodliwości, więc tak naprawdę nie wpłynie wcale na plon. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zabieg T2 na liścia flagowego był tutaj wykonany preparatem Aviator w dawce 1 litr. Do tego poszedł Fortis PK, typowo potasowy, w celu dokarmienia rośliny potasem, poprawienia gospodarki wodnej w roślinie. I do tego był podany preparat Kaiso na skrzypionkę, co widać chociażby tutaj na tych pierwszych lepszych kłosach, że poradził sobie kapitalnie, bo mamy tutaj praktycznie zdrowiutki cały liść flagowy, bez żadnych uszkodzeń od skrzypionki. Do zobaczenia wkrótce, pozdrawiam, Piotr Libera.